W ostatnią niedzielę obchodziliśmy 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tego dnia w Kozienicach odbyły się uroczystości upamiętniające to ważne wydarzenie. Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w intencji ojczyzny. Koncelebrowali ją ksiądz dziekan Władysław Sarwa, ksiądz Radosław Wroński oraz gość ze Zgromadzenia Filipinów w Radomiu, ksiądz Mirosław Prasek. 3 maja oprócz rocznicy uchwalenia Konstytucji obchodzone jest także święto Matki Boskiej Królowej Polski, która od wieków odgrywała bardzo ważną rolę w dziejach naszego narodu. To właśnie o niej w kazaniu mówił między innymi ksiądz Prasek. Dzisiejszą uroczystość odkryjmy kilka kart w historii Królowej Korony Polskiej, którą dziś czcimy. Wejdźmy przez nie w tożsamość duchową naszego narodu. Maryja została dana człowiekowi jako pomoc i obrona, aby była w naszym narodzie wolność, wiary i pokój. U początku naszej historii chrzest dał tożsamość i budował pokój narodu poprzez zanurzenie w Chrystusie i oddanie się Boga Rodzicy. Tego dnia w uroczystej mszy świętej udział wzięły liczne poczty sztandarowe reprezentujące związki kombatanckie, urzędy, szkoły, ochotnicze straże pożarne oraz różne organizacje i instytucje. Obecni byli także poseł Czesław Czechyra, burmistrz Tomasz Śmietanka, jego zastępcy Małgorzata Bebelska i Igor Czerwiński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Pułkowski, sekretarz gminy Stanisław Siderski, przedstawiciel Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak, radni Rady Powiatu, radni miejscy oraz liczne delegacje. Po mszy uczestnicy uroczystości prowadzeni przez orkiestrę Dentom OSP pod batutą Zygmunta Juśkiewicza przeszli ulicami Warszawską, Radomską i Parkową do kompleksu pałacowo-parkowego. Dalsza część uroczystości miała miejsce przed kolumną Zygmunta Starego. Tu pokrótce tło historyczne wydarzeń z końca XVIII wieku przedstawił pracownik Urzędu Miejskiego Andrzej Zieliński. Następnie przystąpiono do złożenia wieńców przez poszczególne delegacje. Wśród nich znalazły się delegacje posła na Sejm oraz zarządu Platformy Obywatelskiej, przedstawicieli władz samorządowych, powiatowych i gminnych, członków Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, członków Kozienickiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, delegacja żołnierzy weteranów i rezerwistów Wojska Polskiego, Związku Inwalidów Wojennych, przedstawicieli Związku NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, a także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Partii Prawa i Sprawiedliwości oraz Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Oddzielnie przed popiersiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego została złożona wiązanka kwiatów przez przedstawiciela Związku Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Następnie wszyscy udali się do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie odbył się koncert z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej Kozienickie Smyczki pod dyrekcją Adriana Hanke. Organizatorami tegorocznych obchodów była gmina Kozienice i starostwo powiatowe w Kozienicach.